Nowość! N-acetylocysteina od KFD już dostępna w naszym sklepie. Suplement przeznaczony dla osób, które myślą o profilaktyce wątrobej, redukcji stresu oksydacyjnego oraz wielu innych korzyściach płynących ze stosowania NAC. Siemaneczko, mamy godzinę 11, co prawda nie jest to 7 rano, ale jestem dalej nadczo, chyba z 12 godzin nie jadłem, bo jedziemy tutaj z kamerzystą na badania. Muszę się przebadać, muszę zobaczyć, co się dzieje w moim organizmie, jak funkcjonują hormony, jak funkcjonują naczelne narządy, czy są stany zapalne, czy są jakieś przeciwciała i tak dalej. Czyli robimy wypad do laboratorium, zrobić pakiet badań określających po prostu zdrowie. I tu nawet nie chodzi o to, że ja jestem na off i warto to zobaczyć, tylko każdy powinien to zrobić, każdy powinien to przebadać. A potem pokrótce umówimy sobie pewne rzeczy, dlaczego akurat te, a nie inne wytyczne, hormony i tak dalej. Generalnie nie wiem jak ja to przeżyję, bo nie mam do czynienia z igłami i zawsze mdleję jak widzę igłę. Mam nadzieję, że przeżyję. Dzik nie wie, bo pić musi. To tak, no przede wszystkim chciałbym sobie zbadać wszystkie hormony i narządy naczelne, czyli no nie wiem, może podyktuję co ja chcę. No, najlepiej. Tak, prolaktynę, estradiol, testosteron. Całkowity i wolny? Wolny. Bez całkowitego? Tak. Kortyzol. Kortyzol, proszę mieć świadomość, że jest trzeba czekać. Późno. Nie. Tak, ale no. Dobra. Bodajże progesteron, FSH, LH, białko CRP, jeżeli jest możliwość, lipidogram, Boże, co tam jeszcze, przeciwciała tarczycowe, ATPO, ATG. I tak jeszcze myślałem o próbach wątrobowych. Podstawowy aspat alat? Tak, może nie, aspat alat tak naprawdę mnie interesuje. I to wszystko. A, wie pani co? Glukoza, insulina. No. Tak. Glukoza, insulina oraz FT3. Trochę tego jest. No i no, to wszystko. Tak. Mikulewicz. FT4 przychodzi w FT3 i to FT3 tak naprawdę sugeruje o tarczycy, jak to tam się ma. Nie. Michał? Takie duże, że aż nie wiem. Teraz to nie jest duże, proszę uwierzyć. Tak, teraz to odpoczynek że... jest. Takie wielkie, że nie wiem, proszę pana. Jestem już po badaniach, trochę tego było, tam z 12 rzeczy, bo FSH, LH, prolaktyna, tam estrogen, teść wolny, kortyzol, próby wątrobowe, lipidogram cały, białko CRP, no i tak dalej, i tak dalej. No muszę po prostu przebadać się od A do Z, zobaczyć na czym stoję, zobaczyć czy off już jakby jest offem. Jak już dostanę te wyniki za jakieś 3 dni, bo będzie komplet wtedy wraz z kortyzolem i testosteronem, na to się dłużej czeka, to wtedy to wszystko wam omówię, dlaczego takie hormony, za co są odpowiedzialne, o co chodzi, jak to interpretować. A teraz muszę coś zjeść, bo jestem ciągle nadczo. No. Pani powiedziała jeszcze, że bardzo ładnie, jeśli chodzi o krew, bo krew ani gęsta nie była, ani za rzadka, tylko bardzo miarowo wleciała tam do tej całej fiolki. Więc to też świadczy o tym, że prawdopodobnie nie ma jakiegoś nadciśnienia albo właśnie hematokrytu wysokiego, czyli krew nie jest gęsta, trzeba się z tego cieszyć. Myślę, że będzie wszystko okej. No. Słuchajcie, mam już wyniki swoich badań. Pokrótce je omówię. Czekam jeszcze na wyniki testosteronu, bo one tam trzeba troszeczkę poczekać na to, żeby to uzyskać, bo to trwa parę dni. Dlatego załączymy to, co mamy, a ewentualnie wyniki testosteronu dokleimy przy okazji, więc skupimy się na tym, co mam teraz. Ja zrobiłem badania podstawowe, tak, przeleciałem przez większość hormonów, zbadałem sobie wątroby, zbadałem lipidogram, zbadałem T3,
tarczyce, przeciwciała tarczycowe. No i chcę się z Wami tym podzielić z tego tytułu, że jestem zawodnikiem, to nie będę mówił jakby, nie będę niczego ukrywał, bo to nie tędy droga. Spodziewałem się takich wyników, to są wyniki normalne dla osoby, która startuje w kulturystyce i jest osobą, która uprawia po prostu sport na zawodowym poziomie. I tak, może byśmy zaczęli od tego, że wcale mnie nie zdziwiło to, że mój hormon LH i mój hormon FSH, czyli hormon folikulotropowy i ten hormon letonizujący śpią. Te hormony są po prostu przyblokowane przez to, że był sezon, a teraz jesteśmy poza sezonem i one muszą dojść do siebie poprzez odpowiednie ingerowanie w swoją osobę, bo nie jest sztuką to, żeby przygotować się do sezonu, tak, bo to każdy może zrobić, natomiast sztuką jest znajomość mniej więcej funkcjonowania osi, funkcjonowania podstawowych hormonów i świadomość tego, że zawodnikiem nie można być 2-4 na dobę, 365 dni w roku. Trzeba przywołać ten układ hormonalny na parę miesięcy przynajmniej do takiego naturalnego swojego położenia, tak. No i u mnie LH oraz FSH są nieczynne, śpią, czyli generalnie z punktu widzenia hormonów nie wydzielam testosteronu, ani nie produkuję teraz plemników. Natomiast jeżeli ktoś by teraz chciał zarzucić, że dajmy na to kulturyści są niepłodni, to jest bzdura, ponieważ te hormony mogą być dalej nieczynne, a trzeba by było zrobić wyniki spermatogenezy i z próbką po prostu swoją pójść gdzieś tam do lekarza odpowiedniego i wtedy mamy dowód na to, czy plemniki są żywotne, czy nie, bo jest mnóstwo osób, które bez problemu robiły dzieci po prostu będąc w sezonie i tutaj to w ogóle z niczym się nie sprzęża, więc uprzedzam wasze głupie gadanie, że na bank tam już są jakieś problemy i tak dalej, bo to wcale nie idzie w tą stronę. Prolaktyna też jest skasowana, ponieważ trzeba prolaktynę zbijać ku temu, żeby masa mięśniowa była bardzo dobrej jakości, żeby nie czuć tego zmęczenia, żeby była fajna, cienka skóra, żeby woda się nie zbierała i ogólnie, żeby mieć chęci takie, tak? Bo jest wysoka prolaktyna, niski testosteron, a powiedzmy sobie jeszcze, dajmy na to wysokie estro, to jest depresja gotowa. I trzeba na bieżąco trzymać w widełkach te hormony, nawet podczas bycia w sezonie. Więc u mnie prolaktyna też jest wyzerowana. Natomiast ona sama ruszy. Tutaj, co tutaj jeszcze patrzę? Progesteron jest wydzielany, natomiast progesteron jest takim hormonem pomocniczym, on też wpływa na libido, na jakość plemników. Jest w dolnej granicy, więc tutaj jest ok, wydziela się. Tutaj jeszcze patrzę na moje ATG, które wynosi 10. Norma jest do 115, to są przeciwciała tarczycowe. Świadczy to o tym, że w jelitach nie ma żadnych powikłań, prawdopodobnie nie ma tego zespołu LG. No już zapomniałem. W każdym razie zespołu jelita cieknącego. Ja nie mam żadnych problemów gastrycznych, nic mi nie dolega. O tym też świadczą wyniki przeciwciał. Mam też tutaj takie ważne badanie, czegoś takiego jak białka CRP. To jest takie białko reaktywne, które świadczy o różnego rodzaju stanach zapalnych. I im wyższe są wskaźniki tego białka, tym można się bardziej martwić o stan zdrowia organizmu. Generalnie, jeżeli wynik jest jednocyfrowy, jest perfekt. Jeżeli jest dwucyfrowy, jest jakieś powikłanie, jest jakiś stan zapalny, może to być, no nie wiem, może nieszczelne jelito, może to być próchnica, może to być jakiś ogromny stres, albo nie wiem, skaleczenie mocne, tak, lub jakieś zakażenie, nie wiem, dróg oddechowych, czy coś takiego. Natomiast trzycyfrowa CRP świadczy o tym, że prawdopodobnie są komórki rakowe i trzeba się już badać pod kątem cystologii jakby. U mnie, jak się nie mylę, to chyba wynosi 5, więc u mnie nie ma żadnych stanów zapalnych. I teraz kolejny mit jakby rozwiany, bo dużo osób uważa, że jeżeli my jesteśmy w sezonie, to tam się dzieją cuda na kiju, no to wygląda, że jeżeli dbasz o swoje ciało, to jest wszystko okej. I jeżeli dbasz jakby o ciało od środka, tak, czyli nie tylko od zewnątrz i interesujesz się tym, co się dzieje w twoich przysłowiowych chlakach, to na pewno naprawdę nie będzie jakichś większych problemów. Lecimy dalej. Zrobiłem także badania cukru nadczo oraz insuliny nadczo. To wszystko wyszło bardzo dobrze. Z tego jestem bardzo zadowolony. O to też trzeba dbać, żeby ta glikemia była
wyrównana, żeby się nie przejadać tymi węglowodanami, żeby te tkanki dobrze chłonęły. To jest też odczuwalne w organizmie, czy to jesteś w trakcie sezonu, czy tam jesteś off, to powinno to być odczuwalne, że ten cukier jest ok. Ja tak czuję i byłem pewny, że akurat te wyniki wyjdą bardzo dobrze. Natomiast na pewno no, nie spodziewałem się super świetnych wyników prób wątrobowych, bo u mnie próby wątrobowe były podniesione, mianowicie aminotransferaza, czyli AST 73, a ALAT 107. Norma jest do 40, to nie jest dużo, ale to też jest jakiś taki sygnał, że ta wątroba jednak przy bardzo dużej, przy jedzeniu produktów wysokobiałkowych, czy prawda, stosowaniu różnego rodzaju orali, no to ma prawo troszeczkę być podjechana. Natomiast to są takie odstępstwa, które bardzo szybko wracają do normy, jeżeli o nie się tylko zadba, po to mamy ten off. Uważam, że osoby, które kompletnie o siebie nie dbają, piją alkohol, nadużywają, jedzą świeciowe jedzenie, mają dużo większe próby wątrobowe całe życie. Także taka według mnie jest opinia. To nie chodzi o to, że ja się wymydlam, ale no, wątroba, no, znam ludzi, którzy mieli próby wątrobowe po 500 i to wracało szybko do normy, tylko trzeba mniej więcej to monitorować. Cholesterol całkowity w serowicy 245, nie dajmy się zmylić, 190 to jest dużo, dużo mniej niż powinno być. Z cholesterolu, wiadomo, tworzą się hormony steroidowe, tworzy się, jak się nie mylę, witamina D, więc wcale nie musi go być aż tak mało. Ja mam 250, więc uważam, że to jest całkiem spokojnie. Natomiast trójglicerydy też mam w normie i to jest też bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę trzeba się martwić o trójglicerydy, o trójglicerydy. Można mieć dużo wyższy poziom, czyli dużo niższy cholesterol, wysoki LDL, niski HDL, ale tak naprawdę wszystko zależy od trójglicerydów, bo to one są najbardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o tworzenie blaszek miażdżycowych i tak dalej. I to one są bardzo często prekursorem powikłań takich jak, nie wiem, zawały albo jakieś tego typu rzeczy, albo jakieś choroby wieńcowe. U mnie jest to wszystko w normie, jeśli chodzi o trójglicerydy. Co ja będę z tym robił? No tak jak mówiłem, no nie spodziewałem się, że moje wyniki testosteronu będą jakieś wysokie. Myślę, że ten testosteron będzie dolna granica albo poniżej dolnej granicy. Tak to jest, jeżeli jest się w sezonie i twój hormon jest uśpiony z wiadomych przyczyn. Więc trzeba w umiejętny sposób zrobić tak, żeby estrogen, który ja mam tam 20 wyżej ponad normę, i w takich warunkach układ hormonalny no niestety nie będzie dobrze funkcjonował. Tu trzeba zrobić taki manewr, żeby właśnie unormować te hormony i żeby to przeważał testosteron nad estrogenem. Ponieważ one walczą o receptor, one się syntetyzują też z cholesterolu, z tego co pamiętam, z cholesterolu. I jeżeli nadwyżka będzie estradiolu, to nasz testosteron nie będzie mógł się przez to przebić, bo wygra jakby walkę o receptor estrogen. No i w takim przypadku samopoczucie jest złe, libido jest złe, człowiek tak po prostu gnuśnieje. Trzeba zrobić dokładnie na odwrót. Trzeba wybudzić bardziej testosteron, a obniżyć estrogen. Można to zrobić prostymi sposobami. Można się suplementować, można dołożyć dużo więcej tłuszczów zwierzęcych. Musi być dużo wypoczynku, można ładować cynk, można ładować różnego rodzaju witaminy, dużo omek, dużo witaminy C. Można wrzucić sobie prowiron. Tak? Można zablokować po prostu też chwilowo wydzielanie estrogenu, tłumiąc go jakimiś suplementami. Lub na przykład, nie wiem, tamoksyfenem, albo całkiem go wyzerować jakimiś blokerami aromatazy. To trzeba zrobić chwilowo, żeby to wszystko wróciło do normy, bo jak to jakby wróci do korzeni i zacznie sobie samo żyć własnym życiem, to wszystko po prostu zaczyna nabierać takiej prawidłowości, bo człowiek, zawodnik, nie wiem, czy w ogóle sportowiec nie może być ciągle w sztosie. Potrzeba jest tych 4, 3, 5 miesięcy takiej normalności, żeby zachować zdrowie, żeby te organy nie były nadaktywne, żeby wszystko się uspokoiło, tak, żeby doprowadzić wszystko do porządku i być może startować w następnym sezonie, a nie, że ktoś w ogóle o to nie dba, bierze pod uwagę tylko swoje samopoczucia, a swoje subiektywne samopoczucie nie zawsze jest dobrym doradcą, potem się okazuje, że jest za późno. Ja się przebadałem, nie mam jakby nic do ukrycia. Powiedziałem wam, z czym się też wiąże bycie w sezonie, bycie na on. Niektóre hormony są wtedy przyblokowane. Fajnie, jeżeli ktoś ma tą świadomość, zanim w ogóle sięgnie po jakąkolwiek formę
ciemnej strony, powiedzmy sobie, w tą stronę, to fajnie, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o układzie hormonalnym, co robić dalej. Tak, bo najwięcej osób, które do mnie przychodzą z problemami typu depresje, zero libido, ginekomastia, spadki w ogóle wagi, nie wiem, mała decyzyjność, to jest to, że ktoś im powiedział, że trzeba to i to brać, ale już nikt nie powiedział, że trzeba w jakiś tam sposób potem odblokować się i zadbać o ten układ hormonalny. Dostaniecie screeny, ja nie mam nic do ukrycia, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. W odpowiednich rękach, jeżeli jest organizm, to wszystko można przywrócić do stanu sprzed i o nic się nie martwić. Sport zawodowy, nie wiem, kolarstwo, nie wiem, hokej, sporty bardzo mocno wysiłkowe i też takie jak kulturystyka są sportami jakby pozbawionymi jakichś skutków ubocznych, bo zawsze jakieś tam skutki uboczne będą. Natomiast tutaj nie chodzi o to, bo jeżeli ktoś robi to na poziomie amatorskim, to wcale nie musi się to łączyć z tym, że od razu ktoś będzie sięgał po doping. To nie o to chodzi. Ja rozumiem, jeżeli ktoś z tego żyje, ktoś ma laury, ktoś stawia na jedną kartę, ktoś ryzykuje, tak? To wtedy generalnie no, liczymy się z tym, że trzeba dostarczyć bodźca też jakiegoś innego z zewnątrz. Natomiast na poziomie amatorskim to nikogo nie zachęcam, nigdy nikogo nie namawiałem. I tyle, ile można wyciągnąć ze swojego organizmu, suplementując się, dobrze jedząc i tak dalej. Musicie zacząć oddzielać kulturystykę ekstremalną i poziom zawodowy od zwykłego trenowania na siłowni, które po prostu może być super świetną alternatywą na polepszenie swojego stanu zdrowia i super świetnym w ogóle narzędziem do tego, żeby robić coś więcej niż tylko siedzenie przed telewizorem. Tyle. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro!